Świat Wiedźmina 2, trailer.pl. Nie ma tego w grze? No i będzie w grze, to skipniemy, no. Like. Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu. Zachęcam do używania, wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie, współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie już tyle czasu i co, idziemy na Enebę bez przedłużania, pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź, lol, enter, tu masz, jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. Tu główna strona, możesz coś zobaczyć, tu są polecane dla ciebie Trending Games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o, co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o, to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co, no, do aktywacji na Steamie, nie, o, God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła, pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było... Jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co, no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem, co ty chcesz, widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może... Będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować, chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny, a to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać, liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin, może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie, wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was, oglądajcie sobie film dalej. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Zostawcie nas. Tak jest, ekscelencja. Królestwa Północy. Piękna mapa. Wydaje się jednak, że wkrótce straci na aktualności. Ty. Czemu zawdzięczam zaproszenie od Ale jakość dźwięku w dwójce skoczyła w porównaniu do jedynki. Asadora Nilgardu. Wojna dawno skończona. Pod Brenną Zjednoczone Królestwa położyły kres ekspansji okrutnego Nilgardu. Tak bardzo cieszyliście się z wygranej. I jednocześnie tak krótko. Bez wspólnego wroga koalicja zaczęła się rozpadać. Wszystko skoczyło? Jak spoiler, to jest wprowadzenie do Wiedźmina 2. To jest trailer Wiedźmina 2. Czy to jest spoiler? To trailer. Czyli spoiler, ale trailer to trailer. No. Czasy się zmieniły. Gdzie się podziało dawne przymierze? Co zrobiliście ze zwycięstwem? W Rydani rządzi Radowid. Jest młody, niecierpliwy i chorobliwie ambitny. A to w kombinacji z władzą może doprowadzić kraj do zguby. Na czyje przybycie zbiera armię i wznosi fortyfikacje. Już pierwszy wybór Wiedźminie 2. Oglądać czynia. Henselt morduje nie ludzi, by zyskać szacunek. Ale ostatecznie zadowala go jego tania imitacja. Strach. Ulegając podszeptom swojego doradcy, czarodzieja Detmolda, rusza na południe, by podbijać, grabić i mordować. Kogo? Nie ludzi. Swojego sojusznika spod Brenny. Panie. Króla nieudacznika, który zamyka się na świat, żeby nie widzieć pogardy w oczach swych poddanych. Nieudacznika, do którego drzwi wkrótce zapukają i... Foltest z Temerii. Groźny w bitwie i nieugięty w polityce, prawdziwy król północy.
Nie uległ elfim rebeliantom ani spiskującym zakonnikom płonącej róży. Dzięki tobie ocalał w zamachu, ale... Po kilku upojnych nocach spędzonych z baronową i pewnym określonym przez naturę czasie, okazało się, że ma problem. Ściślej, dwa problemy, które obecnie znajdują się w rękach ich matki, baronowej Lavalette. Holtest wyruszył z tysiącami oddanych żołnierzy na krucjatę, aby odzyskać swoje dzieci, co osobiście uważam za ogromnie romantyczne. Romantyczne, ale kosztowne. Mrok zbiera się nad głowami czterech królów. Być może to wojna. Być może większa niż ta z Nidwgardem. Teraz zapewne ekscelencja powie mi, jaka czeka nas przyszłość. Nie, Wiedźminie. Myślę, że ty mi to powiesz. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzłożyć. Dzięki. Mordor dał na Golibordę 5 złotych. Dodasz o wspaniały dziadku? Już patrzę. Pora na Wiedźmina. Pora na Wiedźmina. Z którego roku ta gra? Widzicie? O. No jest filmik. Ale oro, ale oro. Oho. Tak ludzie się bawili, jak TikToka nie było, widzowie. Porypane, nie? Oho. Pop granata rzucił. Król dalej chla. Ale OP ten itemek, co rzucił. Nie sądzisz, że on ma wielkie łapy? Na kawałeczki. Czarodzieje są useless.
Ty, łeb zawiesił jak tego. Tam, gdzie trofeum potwora w jedynce. A statek to co? Drugi ten, co był? Ale jedną taką bombką cały statek. Kurwy, 3 FPS-ów. Znowu się będzie pieprzyć włosy. No dobra, jesteśmy. Padzik działa o dziwo. A właśnie, jak save'a zrobić? Jest! Czy chcesz uruchomić samouczek? Niech będzie. Co jest? Ty, ale grafa. Samouczek, nie. Dobra, nie zesraj się. Kamera, gała. Łódź dziurawa. Buty mokre, zaraza. Jeszcze jedna. Ty, grafika jak w komiksie jakimś. Co jest w dupa? Jaka różnica, jeżeli chodzi o grafę? O styl graficzny jest taki komiksowy w tej części. Tak ma być? Dobra, o dziwo, gała działa. Kwadrat, gdy stoisz. Dobra, nie pieprz. Badaj ciało. Dobra, nie pieprz. Wciśnij opcję. Panel ekwipu. Dobra, co ty pieprzysz? Co on tam gadał? To miałem zobaczyć? Coś tam, jakieś ogłoszenie, coś tam. A buty mam zmienić. Ty, tu się tak ekwipunek odpala dziwnie? Ty, ale grafika dziwna, taki... Jak w takim komiksie, mówię ci. Dobra, ale już... Spoko sterowanie jest jak na razie, movement jest spoko. Jak się sprintuje? Eryk! Ktoś ty? Nie mam złych tak zamiarów. Głośno. Pozwolisz mi spojrzeć na twoje rany? Nie wyglądasz na wędrownego kapłana. Przekrwie! Ur. Boli nawet kiedy mówię. Tylko zbroja trzyma mnie w jednym kawałku. Sprowadzę pomoc. Zbędny trud. Tutaj ludzie nie otwierają drzwi obcym. Zara, przyciszę. Poszukaj lepiej mojego giermka. Mą ostatnią wolą jest złoić mu skórę za ucieczkę przed trupojadami. Znalazłem jego ciało na plaży. Przygotuję dla ciebie eliksir uzdrawiający. Napój najpewniej cię zabije, bo nie jesteś wiedźminem. Ale tobie wszystko jedno. Jednak istnieje szansa, że twój organizm przezwycięży toksyny w eliksirze i zregeneruje się. Wolę zdechnąć pod opłotkami, niż zostać mutantem. To tak nie działa. Leż spokojnie, nie ruszaj się. Muszę poszukać ziół. Dobra jakość dźwięku jest bardzo. Taka kinowa. Czekajcie, przyciszyć. Dobra, jak będzie za cicho, to się podgłosi. Bierz zioła? Czyli gdzie? Ja na mapie nie widzę gdzie. Tam, gdzie strzałka pokazuje, czyli ta? O! Ta gra już taka bardzo nowoczesna, jak dzisiejsze gry jest. Z którego to jest roku? A ja muszę go zrobić. Czyli co, do ogniska, tak? Czy tu się bez ogniska robi? Czekajcie.
O, rzeczywiście, L2. Picie, poczynek, alchemia. Po paru godzinach XPP, nie? Mam eliksir. Wypij do dna. Staraj się nie wyżygać. Pij. Nie umarłeś od razu, to dobrze rokuje. Ale o niczym jeszcze nie przesądza. Teraz musisz tu siedzieć i czekać. Nie jesteś mutantem, więc dopiero po dniu albo dwóch będzie można cię stąd zabrać. Nie piję się w trakcie walki, no wypiłem, nie? Na krewę! Jakoś wcześniej nie było czasu. Jestem Geralt z Rivii. Eryk z przeprawy. Chciałem spróbować sił na arenie, ale zaskoczyły mnie trupojady. Wystraszyły konia, spadłem w pełnej zbroi, jakoś się tu doczołgałem. Ot moja historia. Nie było wyboru poziomu trudności. Może będzie z tego zlecenie. Wątpię. Zjedzone zwłoki nie gniją, nie cuchną. Och, psia. A będzie. Ciała przegranych na arenie zrzucane są w dół urwiska. Martwi mają małe walory rozrywkowe, więc nikogo nie interesują. Za wyjątkiem trupojadów. Wracaj do zdrowia, Eryku z przeprawy. I żegnaj. Weź moje zaproszenie. Jak wygląda. Jeśli połowa z tego, co słyszałem o wiedźminach, jest prawdą, to dasz sobie radę na arenie. Nie ma takiej. To ja dziękuję tobie. Dziwnej mordy, a nada ma dziwną. Geralcie z Rivii, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym się wreszcie zdrzemnąć. Nadal chyba to jest w dupę za głośne. W sensie głosy, bo reszta jest okej już teraz, nie? Gigantyczna różnica w stylu grafiki, bo nie chodzi o jakość, wiadomo, że się dużo większy budżet, technologia lepsza, ale styl, tu jest jak komiks ta gra wygląda. Kto tam się dobija po nocy? Wynocha, bo psami poszczuje. Po tej stronie muru mam trupojady, więc psy wydają się lepszym wyborem. Dowcipnij, co? Zawsze wydaje się wam, że jesteście zabawni. Ale gdy wychodzicie na arenę, to przechodzi wam ochota do żartów. Nie staram się być dowcipny, jestem przemoczony i zmarznięty. Puszcz jak mnie. Przez ustawienia, aha, wszystko na fulla dałem. Nie zaproszę do środka krwiopijcy. Co to, to nie? Wiedz, że mam tu węgorzyki w czosnku. I co ty na to? Chętnie poddam się próbie węgorza w czosnku i bieżącej wody. Próbie piwa też. Kto cię tam wie, kim jesteś? Złe szwenda się po nocy i zwodzi porządnych ludzi. Zaczekajmy do rana, aż kur zapieje. Jak nie czmychniesz, to cię wpuszczę. Mam czekać pod murami? Ty śmieciu. Ej, ty tam! Poszedł. Lepiej poszukam miejsca na odpoczynek. Co, Sonat? Co ty chcesz? Teraz dopiero mi to pokazują. Wcześniej miałem zrobić eliksir i mi nie powiedzieli. Dobra, pieprzy mnie ten już samouczek zapieprzony w dupę. Idę stąd. Wszystko już. Co? Nagła śmierć. Brać to? To jest permadeath? A, dobra, no to mroczny. Niech będzie. Niczym. Ty! Nie ma wstrętniejszego nad monstra owe naturze przeciwne wiedźminami zwane. Dobra, każdy to zna. Ja mam te, taki na plecach tatuaż, ten napis w czcionce komiksowej. Serio ci mówię, zaraz na IG pokazuję. Trudne to będzie? Ten mroczny? Co ty pieprzysz? Nie ma bata, że ta gra będzie trudna. Już ci to mówię. Minęło 6 lat od dnia, w którym Zjednoczone Królestwo pokonały wojska Nilfgaardu w walnej bitwie nad Podbrenną. Czy to jest rok pojedynca? Całą północ nękają głód i zaraza. Elfy i krasoludy żyją w gettach. Coraz więcej nieludzi ucieka w lasy, by dołączyć do oddziałów Squatel. Temeri, nieznany skrytobójca, próbuje zamordować króla Foltesta. Ginie z rąk tajemnego łowcy potworów. Geralta z Rivii. To był ten filmik, no? Mija miesiąc. Nad rzeką Pontar armia Foltesta odnosi zwycięstwo, kładąc kres wojnie domowej. Cena tego triumfu jest bardzo wysoka.
1271. Okej. Okay. Dobra, no. No bym już więcej nie musiał czytać, bo mnie popieprzy. Co jest? Po jakiemu to? Czemu po polsku? Tak ma być? Ej, to jest... Co to jest? To był ten początek z jedynki? Ty, no tak, chyba tak. A gdzie wóz? Oni na wozie go wieźli. Ty! No chodźcie, szósteczki, do tatusia! Co jest? O kurwa! 20 orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam! Co, nie było z jedynki? Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Oj, śmieciu! Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odczekaj to! Ty patrz, znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwisyn! Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Śmieciu ty. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Aha, Geralt z Geraltem rozmawia, XD. Dobra, czemu on ma głos Geralta, ale z audiobooka? Ten aktor niedawno odszedł z Adge. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Dobra. Bądźmy niestety neutralni. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Rozkuj go. Ale tutaj grafika nie jest aż taka ostra jak w tym samouczku co graliśmy. Geralt, zrywi. Przedstawisz nas? Nie już, trzeba. Już kartę. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Już kartę chce Geralt. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu. A jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. A jest spoko Geralt wygląda. W tej części. Czekajcie. To są już wybory? Rano tego dnia król wezwał mnie do siebie. Nie wiem, pierwsze. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Dzięki GigaChat za 16 lat. Witam, witam serdecznie. A Wiedźminie 2, idealny powrót. Zobaczymy, czy lepszy niż jedynka. Fajny ten medalion.
Aha. Jednak poprawili grafikę w tej części. Aha, ale co ona tu robi? Wiedźminie, śpicie? Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruż, wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Mistrz Przykro mi, że przeszkadzam, Geralt. Ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedźminie. Flusher. Co jest z tym typem? Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Triss. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz ale dobra, sobie sprawę, jakoś że te mękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę. Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mhm. Król gonu spalony igni w jedynce. Czekajcie, bo jedno się na żółto świeci, a inne na biało. Co to oznacza w tej części? To są poboczne rzeczy, a to główne? A, okej. Okay. To najpierw o białe pytamy. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando Skojateli i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Ty, ale jest różnica w budżecie między tym a tym. Przecież aż tak dużej lat nie minęło między jedną a dwójką. Jezus. Ale technologiczna przepaść nawet w dźwięku jest duża. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. No ta. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Dobra. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. O kur... Kurde, zaraz oślepnę. Spoko.
Czekajcie, nie ma tu nic. Ja mam trzymać to. Jak to się robiło? Chyba tu nic nie ma. Ty! 33 zeta. Dołączę później. No dobra. Nawet spoko, nie, no fajna grafika jest. Fajnie ten Wiedźmin 2 wygląda. Jak uważacie? Mam miecz z jedynki. No właśnie, ja z tego wziąłem. O kurde, zbroja kruka! To jest ta z jedynki. Tu są staty, czekajcie. Która to jest tak? A, dobra. 15,7. Luj, bierzemy. Waga, nie wiem, czy to ma znaczenie. Tu są lekkie role, ciężkie jak w Soulsach? Ty, a to co tu jest? Proś na podpalenie, krwawienie, truciznę. To gówno. A miecze? Ty! To są też miecze z jedynki. Sihil. Ale ledwo lepszy. On był najlepszy w grze. Jest taki? Dobra. A ten też. To jest ten od Pani Jeziora. Ledwo lepszy. Ale w dupę skam. Dobra, zobaczmy jak wygląda. O kurde, fajna ta zbroja. Lepiej wygląda niż w jedynce. A miecze? Chyba tak samo, chociaż tam pochwy nie miały. Jak wyjmie, mogę wyjąć? Słuchajcie, to jest ten Pani Jeziora. Chyba inaczej wygląda, a Sihil? Ten wygląda tak samo. Poziom najwyższy. Znaczy nie, mroczny. O, tak się nazywa. O, wyższy to był permadeath. To nie ma co. A będziemy ciągle oglądać dupę tri... O, dobra, idźmy. Wiedźmiński medalion użyj. Dobra, wiem. Czemu muzyka bojowa? Wiedźminie. Twój miecz na pewno się dzisiaj przyda. Miałeś powęszyć i dowiedzieć się, kto próbował zabić Foltesta. Rozpuściłem Wici, a jakże? I co? Ciężka sprawa. Mówiłeś, że znasz ludzi, którzy mogą pomóc. Mogę cię doprowadzić do każdego. Ten Geralt wygląda w tej części. Problem w tym, że zamachowiec nie był stąd. Pewien jesteś. Jak tego, że cię widzę? Foltest kończy oblężenie? Powiadają, że dzisiaj pójdziemy do szturmu. Ja tam wolę siedzieć przy ognisku, niż nadstawiać gardła. Zlecenie wykonane. Utłukłeś kuroliszka. Pięknie. Ciężko było? Zwykła wiedźmińska robota. Zapłacę ci, jak tylko skończymy z lawaletami. Nie pożałujesz. Wolałbym wcześniej. Żołnierz na wojnie to nie jest pewna lokata kapitału. X-papa. Klot z drewna. Czekajcie, musimy wszędzie pójść. Przechodzimy tak dokładnie jak jedynkę. W domu teraz siadają do stołu. Twoja obecność obraża bogów. Odwrócą się od nas w bitwie. O, Lafaretowie dostaną to, na co zasłużyli. To jak nienawidzę zdrajców. Livi to ekspert od Amunafie. Chodź no, Wiedźminie. Znamy się? Starych druhów nie poznajesz? Myśmy są rębacze z Greenfield. Straciłem pamięć. Rębacze. O, też! Po polowaniu na złotego smoka. Zabijam ich od razu. Wyrżnął łepetyną w kamienie. Tylko by żarł i srał. Nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji. Ja jestem Ściebrasz. Tego tu wołają Niszczuka, a to jest młody. Uczymy go fachu.
Zaciągnęliśmy się do wojabo z potworami. Ale łapy ma. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. To Syntol? Starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał. Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bocholt tylko tak straszył tym gwałceniem. Gwałceniem? Zawrzyj gębę, niszczuka. Wiedźmin nie pamięta, nie ma co gadać po próżnicy. My są starzy przyjaciele. Ja pamiętam, za Wiedźmina. Zgwałcić starego przyjaciela. Zabiję was. Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić smoka, czarodziejka chciała. Chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Dośmy się trochę posprzeczali. Zamieszanie się porobiło. No, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie... Muzykę muszę przyciszyć, za głośno jest. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było, niszczuka? Jennifer jak. To jak będzie? Pomożecie starym druhom? Netflixa. Dobra, zapytam. No bo to quest chyba. Co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i kalesonach. W przódyśmy kapkę wypili, nie przeczę. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Ja, żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Oj, tu żeś w samo sedno trafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest, ale wiesz jak bywa. No, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoć jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się zna. Pokażcie. Pokaż, co tam masz, rębaczu pijewszony. Twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. Młody robi RL1! Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny! Oskubiemy rycerzyka! Skąd macie ten amulet? No, to śliska sprawa jest. Na patrolu byliśmy i była ta świątynka. Nowicjuszki dwie. Ładne taki, uśmiechały się. Wzięliśmy te nowicjuszki i spatrolowaliśmy, że uch! No i w tej świątynce Bohol znalazł amulet. Kto wie, co teraz w tym łbie siedzi. Ale miewa przebłyski. Stary, dobry Bohol. I wciąż jak łupnie, to trupnie. No... Zabraliśmy amulet i pojechaliśmy spotkać się z resztą zwiadowców. I same dziwa się zadziały. Najpierw wpadliśmy na wiewiórki, wyjątkowo zajadłe. Strzały wszędzie latały, ale nas żadna nie trafiła. Ledwie trzech naszych na nogach stało, a tu smok. Elfy na kolana, a my w nogi. To już pewni byliśmy, że to magiczny amulet. Ale świątyni nie ustrzegł przed waszym patrolem. No właśnie. No i teraz to już nie wiemy. Jezus Maria, ale porypańce, ty. Nie wiem. Niewątpliwie w tej błyskotce jest magia, ale nie sądzę, by mogło zatrzymać miecz lub strzałę. Kurwa, wiedziałem! Mówiłem ci, baranie łbie! Srać honor! Młody, zakładaj blachy, będziemy się rąbać konwencjonalnie. Niech będzie. Ale byśmy... Kurde, mogłem im powiedzieć, że ocali, to może by umarli. Szkoda. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Pójdzie dobrze. Nasze siły są przeważające. Podać daleko na północy żyje plemię dzików, co do walki na Golasa. Gin! A ty masz gacie i amulet czarodziejski. Chyba przyciszę muzykę, bo to knopi jepsza. Nie wiem, to coś daje, że tu coś zmieniam? Chyba nic nie daje. Ale zabiją mnie, kurwa, nie chcę umierać dla zakładu. Honor rębaczy z Greenfield. Nie ma miejsca na maskę. Jesteś jednym z nas, czy nie? Dobrze. Jakim cudem tacy kretyni jeszcze żyją? Daleko na północy żyje plemię dzików, co do walki na Golasa idą. Lawalety będą miały ciebie. Ja tam wolę ślizgać się po cudzym gównie niż po własnych flakach. Za stary na to jestem. Spójrzę z tym po zwycięstwo! Tyle chłopa zginie o jedną babę.
Tyle chłopa. Czyli klasik. To nie żryj. Twoja obecność okaza po zupie, kurwa. Odwrócą się od nas w cholerne trepy. Ty, czemu tu się na każdego da kliknąć? Nie, nie wiem, z kim mogę gadać przy okazji. Jakieś dobre rady od weterana? Widziałeś, jak załatwili jacha? Po mojemu na swoich nogach to on już nie stanie. Żeby nie przeszkadzaj mi. Będzie dobrze jak na... Z Voltestem po zwycięstwo! Immunitet na choroby, co? Nasze siły są przeważające. Nawaletowie dostaną to, na co... Co mam dwie gry odpalone, co? Jak mogę mieć dwie gry odpalone? No nie, nie. Ponoć daleko na północy żyje plemię dzikusów, co do walki na Golasaj. Muzykę ciszej niż dialogi. A ty masz gacie i amulet czerwony. Dobra, dalej idziemy, czekajcie. Dzisiaj miał być żur. Ale nie będzie. Jak to nie będzie? Od rana wchodzi. Robać na wiatr. Nieźle napierdalają te trebusze. Ci na murach muszą srać po gaciach. Śmiesz się. A jak każą ci tam biec, to będziesz się po gównie ślizgał. Ja tam wolę ślizgać podać się po daleko na... Dobra, no to tu, nie? Coś odpaliliśmy. Pojad. Ej, to ty rozbiłeś salamandrę. O! To będzie dla nich przykład grozy. Jakieś dobre rady od weterana? Widzowie, tu jest Alvin. A nie jakieś teorie spiskowe, że to mistrzu. Niezłe teorie macie z dupy. Nieźle napierdalają te trebusze. Ci na murach muszą zrać. To ty pokonał. Ej, tu się z kimś gada jeszcze? Bo tu się na każdym da kliknąć. Ja nie chcę nic skipnąć. Tak się to robi. O kurde, to się da zbić. Dobra, easy. Co ty na to? Skop im tyłki, Gerard. Jakieś dobre radio, jakieś dobre radio. Nie, tu chyba nie ma nikogo, nie? Dzięki. Nynynek. Za 14 lat. Przejścia nie ma. Kości? Jezu, gdzie? Ci na murach muszą srać bogacia. Może to was nauczy. Rozniesiemy ich. Masz ochotę wspomóc naszą sprawę? Jaką sprawę? Ano, mamy tu taki fundusz pomocowy dla weteranów. No, no. Dał się ktoś na to naciągnąć? To nie żadne naciąganie, tylko siłowanie. A, siłowanie? Tak, albo co? Wyciągasz kasę i siłujesz się ze mną. Jak wygrywasz, zgarniasz pulę. Jak nie, no to cóż, kasa idzie na fundusz. Zmierzymy tak, się? Rukasz, no. No tak. Co? O 2 zeta? Śmieci, rąbać na wióry! O kurde, ale tu są lagi! Mam 200 FPS-ów, to dlatego? Dobra. A, specjalnie tak jest, okej. Okay. No proszę, siły to ci nie brakuje. Brać rycerstwo żywce, na wykup. Zmierzymy się. No nie, już. No dobra, idziemy dalej. Przedajmy się do szturmu! Zapamiętajcie sobie jedno! Jak żołnierz nie ma jajec, to za chwilę nie ma też głowy! No tak. Nie rozłazić się za łupem i dupami, tylko ścigać niedobitki! Nieźle napierdalają. Da się sprintować w tej grze? Czekasz króla? Czeka przy machinie.
Tu nie za wchodzić. Gr, skop im tyłki, gary. Na to jestem. Król na ciebie czeka przy hulajgrodzie. No nic. Z nikim się nie da gadać. To ty pokonałeś wielkiego mistrza i stusiłeś rebelię w wyzimie? Ej! Ta, to ja. Piękny dzień na bitwę. Na murze. Nie bój się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Wreszcie jesteś. O! Olu, strajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać, strajcom! To ten z filmiku. Ten stary, widzicie? Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii. Zaufanie do nauki. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie! Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Kurde. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Fajny ten skinek. Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuje cię dziesiętnikiem strzelców. Król awansował. Roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Nice. Gerwant. Głowa do góry, Wiedźminie. Dziesiętnik strzelców. Brzmi nieźle. Czekajcie. Tu każdy ma imię? Czemu? Głowa do góry, Wiedźminie. Hugo. Tomyn. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękarty, komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Dzięki Geraltowi z Rivi, moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem. Obawiam Ej, się, to że dzięki save'owi, co wgraliśmy? Wiem, że młody królik tylko czeka, aż wyciągnę kopyta. Król Radowid Redański z całą pewnością życzy waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redanią. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? No, najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Niespecjalnie. Ekscelencja spocił się ze strachu, ale to zostanie między nami. Widzę, że humor ci dopisuje. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy?
Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam, kurwa, zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi? Żołnierzu, luneta! Co się dzieje? Co tam się dzieje? To Echevery! Łap, Wiedźminie! Co? Walimy w czerwony pióropusz! Skurwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Co? Co mamy? Gdzie ten pióropusz? Ten chłop? To on? Ten? Ten? Nie? Tam! Czerwone jest! No to to! Ja pierdzielę, nie mam pojęcia, luj. Kliknąłem. 2,5 stopnia. No mówiłem, że w nich. Trafiliśmy bydlaka. Uchylił się. Wsia krew, dorwiemy go na murach. Za mną, Wiedźminie! Dobra. Pieprzyć. Od nowa. To nie ten tryb. Do roboty. Królu, czemu oni są nie tacy jak powinni? Dalej, idziemy. Czyli... na samą górę. Wiesz, Wiedźminie, na jedzenie. Jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia. Ale klękają. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Góra! Tanki! Przemaś! Los żołnierza! Rozkaz był! Więc rąbaj wroga! Zagroż srebrny za tę merię! Oś przed nami! Długa droga! Oni chyba upici na służbę. Prawidłowo. Czołem. Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymać. I tak trzymać. Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy na broni! Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. No ta. Mów dalej. A
Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Czemu mamy skin inny? Zgadzam się. Ty mnie rozumiesz. Co ja zdjąłem? A! Czekaj, to tak trzyma. I pyk. To jest lepsze niż nasze? Nie. Tą zbroję nosimy, nie? Walczyć! Dobra, poważny test walki. Najwyższy poziom trudności. Oj, na hita są. Co jest? Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Nie no, dobra grafa jest, nie? Panowie, za mną! Pochwałę! Pochwałę! Król walczy normalnie, to mi się podoba, to jest król. Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci, słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Na pałę się przebić. Balista powinna załatwić sprawę. A. Czekaj, my już za królem mamy nie iść? Poluj. Da się tu coś ukraść? Niestety nie. Odejdź ode mnie. Zeskocz. O ja pierdzie. God of War moment. Dobra, czyli tak będzie się grało. O! Test broni. Jak je zabić? Jak to się... Dobra, test. To są pety! Zabić wiedźmina! Ej, jak się parowało? Kurde, zabiją mnie teraz! Nie mogę... Nie mogę parować. Ty, dobra, chyba jednak jestem wysoki, najwyższy, bo dużo biją petki. Muszę chować broń, żeby przeszukać, jak w jedynce? Nie, tam nie trzeba było. Siema. Kurde. Zabiją mnie i muszę się uleczyć. Nie ustępować ani na krok. Od nowa.
Poziom trudności sprawdzić, a jak? Jak się sprawdza, jaki jest? Seekill. W opcjach? No, no to jest mroczny. Nie wiem, czy ją parować nie mogę. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Aha, bo w samouczku miałem parowania, tu nie mam jeszcze. Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Pochwałę! Tak, mogę to skipnąć? Cofnę! Kurwie... Jak... Balista powinna załatwić sprawę. Ostrożnie, skill rozdawaj. Nie ma bata, nie ma czegoś takiego jak ostrożnie. Dobra, chcę wypieprzyć to. Założyć to. I tyle. Ty, a spodni nie mamy innych? Już nie pasują. Jakieś takie, ale te to... O kurde. O nie, inne są. Jak się zapisuje? Jest. A, już. Git. Jak F5? Ja na padzie gram. Nie mam takiego klawisza na padzie. Dobra, powaga! Ard. Poczułem paru chłopów. Oj! Pieniądze miał. Ten też. Ten. Tu nas zabijał kusznik jakiś. Gdzie on tam? A, tu było tu. A i tam jest! Zabić Wiedźmina! O! Tu jest. Nie ustępować ani na krok! Kółko klikam, żeby unik zrobić. To jest problem. Igni? Tarczka? Tam ci coś mieli? Ty mają! Mają 3 złote, zapisuję. Ale petki. Czekajcie, tu coś jest? Ja ich zabiłem tak, o, żeby się zabić. Tu są jakieś poboczne rzeczy? Czy raczej liniowo się leci? A tak, o, okej. Okay. HP regen widzę jest spory, bo ja się niczym nie leczyłem, a już mamy full HP.
Aha. Są chłopy. Ale dużo ich. Kusznicy, dobra. Styk na start. Za barykadę i bejtujemy. Dawaj. Kurde, zabiją mnie. Ja pierdolę, jak oni biją. Wciskaj kółko. Sranie w banie tam. Co on mówi? Czekaj, ja muszę kusznika zabić. Nie, dwóch. Ej, uniknąłem! Dobra, uj. Uch! Nie! Nie! Łonik! Kurde, łonik! Ja pierdzielę! Co mocny jest boss? Fetka najpierw. Teraz. Nie. Teraz. Jeden hit. Muszę parowania się nauczyć. Bez parowania się grać nie da. O kurde, on blokuje? Nie ustępować ani na krok! Nice! Nie bij! Dobra, mam cię. Dawaj. On nas trafi. Uch! Uch! Jebać leniki! Gin! Oj. Jezu. Dobra, nie wiem jak ten roll działa do końca. Ale wyszło. Ile miał? Coś to daje. Dobra, lecimy dalej. Tu jest już balista, ale może coś tu będzie pobocznego. Przeszukajmy. Chyba nie ma nic. Tam coś jest, czekajcie. Ty. Ja nigdy się nie nauczę. Nie wyszedł chyba. Ty, skok wiary nie wyszedł. Sadg. Ty, Ecio i Geralt to to samo uniwersum, potwierdzenie. Nie no, wszystko pozamykane. Tu chyba nie ma jakichś takich pobocznych rzeczy jak w Wieśku 1. Nie wiem, zobaczymy dalej. Dobra, ciągniemy. Liczy redów? No nie, nie. Ograłem tę grę 3 razy, nie wiedziałem o tym. Chłopie. Po pierwsze to czemu
się movementem da ogrywać, nie rolem. O! Jezu, moment! O, ale mi zapieczył! Porszywiec. No! Popieprzy mnie. Czekajcie, my to użyliśmy w końcu? Nie. Teraz dopiero. Nie, mam Sihil. Ich trzeba szybko. Boże. XD. Ile macie, panowie? O co chodzi? Nie wiem. Bugowane to jest? Okej. Dobra, teraz wyjdzie no. Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Biegnę, biegnę! Muszę tak jak przyszedłem? On chyba nie wskoczy. Nie da rady, nie wskoczy. Może tędy. A ja mam przecież mapkę w dupę. Tędy wskoczy. Tu byliśmy, nie? Nic nie było, dobra. Hop. Czyli tu są takie bardziej lokacje, coś jak God of War, nie? I się w ten sposób przemieszcza z lokacji do lokacji. Save. Jestem królu, pomogę. Idę. Patrzcie na to, czarownik. Swojego. Panowie, odejdźcie. Kurde, on mi dwoma hitami pół HP zbił. Jeszcze coś. Tu i tu. Najpierw góra. Król se da radę. Nie to luj. Ale krew. No. Co oni robią? No królowi pomagać. A, tam się dało zejść. Nie dało. Kto pierwszy wierzy, że mu wina nigdy nie zabraknie. Wyrzuć mi to robactwo. Rozwalić to już. Topornicy, porąbać nasz szczapy. No i to mi się podoba. Napieprzać. Pieprzamy się, panowie, dawać. Masz, śmieciu. Jak Wiedźmina, no są tu też inni. O kurde, gdzie HP?
Uch! Ale HP zniknął! Dobra, plecy! Nie! Koporniku, zabij go! Ja go zabiję. Gin, śmieciu. Luta mają? Oni po 2 golda w dupę luta mają. Co to ma być? Biedaki na wojnę poszły. Witam, Knebi. Strzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Jak nie? Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Oj, nie najlepsza opcja. Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Osłaniać mnie? Iframy mnie osłonią. Chowaj te kusze, zbrodniarzu wojenny! Dobra, eksperyment. Samki ryj. No, teraz czekamy na HP regen, bo nie wiem jak inaczej się leczyć. Level chyba wbiliśmy, ale też nie wiem, czy mogę go dodać? Kiedy chcę? Kurde, tak gówniano się wybiera tą. No wchodź! Ty, to nie było ciężkie, te Gadowol test, to kłamał? Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Mogę go nie zabijać? Wasz wybór. Stać! Jest mój! No jak stać jest mój i się rzuciła cała ekipa! Śmierć kultystowi! Ja pierdziele! Ej, tu chyba i frame'ów nie ma. Jak to działa? Trafił mnie w rolu. O ja pierdzi... Kiedy był save?
Zobaczymy, czy są jakieś autosave. Sławny Geralt z Rivi. O! Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy. Dobra, teraz to. Wystarczy tej rzezi. Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Załatwmy to. Między nami. Niech tak będzie. Cofnąć się! Dobra, honorowy. Wykorzystajmy to. Janka opowiadała mi historię o tobie. Najbardziej lubiłem te o Renfri i jej zbójach. O. Zawsze chciałem się z tobą zmierzyć. No to moje marzenia właśnie się spełniły. Kończmy to. Nie ustępować! Krok! Stać! Jest mój! Co? O ty w dupę! Uch! Uch! On mnie uderzył! Jak to działa? Nie ustępować ani na krok! A. Podać się. Uwaga. O, S. Będziecie żyć. Albo was powiesimy. Dziedzic jednego z najstarszych temerskich rodów zginął z rąk zabójcy potworów. Znak czasów. Żałujesz Ariana? Nie. Był przedstawicielem ginącego gatunku. I zdrajcą. Mów dalej. Po kolei, to po kolei. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta, o mało nas nie pozabiją. O! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dzięki, Jamal. Arian Lavalette poddał zamek! Otwieraj, gmiocie! I co? Żyje? Otwierać! Na kolana! To może okaże wam łaskę! No i nie strasz, nie strasz. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Klasik Geralt. Aha. Królewskie oddziały specjalne. Jasper, aktywacja. Co z baronem? Musiałeś go zabić? Tak. Czasami nie ma innego wyjścia. Dobrze mówi, dlatego go zabiłem. Panie? Vernon Roche. Raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Dzięki, Adama Jero. Nie uszkodziliście jej, wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci.
ale wiecie, gdzie są? W klasztorze, ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Przez most! Jest! Chronić króla! Smok pod kurtycie! Czekajcie, czekajcie, muszę zbroję zmienić. Ty, pierścienie staty dają? A nie, ono jest... Gdzieś tam ty... pyk, pyk... Pod kurtycie! Oddałbym dzięki! Słuchajcie, ja mogę altabować tą grę i jest pauza? Muszę to przetestować. Szymson dał na Golibordę 5 złotych. Dziadziunku kochany, witam. Nie mam za dużo pieniędzy. Dziękuję ci bardzo. Nic dziś nie jadłem, ale 5 zylko zawsze się znajdzie. Nie no, co ty kocham piszesz? Cię, czerwone serce. Jak nic nie jadłeś i 5 złotych wysyłasz, widzu? Nie ukrywaj tej drugiej piątki. Dawaj ją te... Żartuję, widzu. Idź coś zjedz i oglądaj z pokoju Wiedźmina. Co się stało? A jednak co to było? Mam... Nie wierzę, kurde! No nie wierzysz i mnie zabił, ty głupia babo. Klasyczna Triss. Płaciłbym ci listwę. Krycie! Smok pod kurtycie! No i zbroja znowu w dupie. Ciszej. Zbroję muszę założyć. Co ja zdjąłem? Pyk, pyk, pyk. A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Marigold, załatw go! A ja się tak pytam! Jak ona ma go zabić? Bydle spali mi armię! Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Zawodowiec chędożony! Musimy się przebić do miasta! Tam mamy większe szanse! To prawda, że Wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. Krycie! Smok chyba o tym nie wskazał! Co mam zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia! To ty jesteś ekspertem od potworów! Brama! Dostali się pod bramę! Rady! Ani kroku w tył! O kurde, no oni tu biją! Jeszcze więcej niż wcześniej! Polte, zbij go! Zabij go, Foltest. Cofnijcie się! Otworzę bramę! Szybko! No nieźle otworzyła. Idźcie! Dam sobie radę! Nie mogę iść! Co nie wytrzymam jest? Tak długo! Sprowadźcie puszki! Triss! Most płonie! Szybko tędy! No biegnij! Kurde, królu! Triss dead? Dobra, waleczka. Lecimy, Midir. A, dobra. A, to tyle. Chędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Znowu zbroje nam zabiorą? A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami.
Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała Wyzima będzie ci zazdrościć. Na tym król nagrody daje. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Ruszam. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Czekaj. Pyk, pyk. No. Uważaj na Fena. Oczekuję konkretów, Wiedźminie. No dobra, idziemy. Ja mam sobie jakoś oznaczyć questa, czy po prostu sobie teraz biegać? Może coś tu będzie jeszcze. Teraz 10 HP patrzenia jak robią? Zeskoczy tu, nie? A tu musisz. Czekajcie, zapiszę. Przecież tu chyba autosave'y dobrze działają. O! Do chaty wyszli. Jest. Ty, tu się czyta książki jak w tym? Jak w poprzednim, żeby było info? Czy już są jakby przeczytane? Tu jest jak w jedynce? Czytaj nam! Dobra. Wypuścicie nas, panie żołnierzu. Morda w kubeł! Kiedy my niewinni! Ty, tu też się da wejść. O, fajnie. Czyli tu mam nie klikać wszystkich... XD. XD. Wiedźmin oszalał, otworzył podłogę i luj. Czekaj, tu się chyba idzie. Ale to zaraz. Witam, Blaglu, witam. Jeżeli tu się idzie, to potem. Bo ja chcę wszystko inne jeszcze. Ulepszenie elementów zbroi? Ty, co? Gdzie to ulepszenie jest? Tu się zbiera ulepszenie jak w tym? W Assassinie, że ileś tych to plus staty, czy? Zbroja plus... użyj. Chcesz ulepszyć? Tak. Czekaj, to ma jakby 3 sloty na upgrade? Bo ma takie 3 kółka. Chyba o to chodzi, nie? Tak, okej. Dobra, to tu potem pójdziemy. Bo tu się prawdopodobnie idzie. A teraz, kurwie syny, odpowiecie za zdradę. Za ja... Tyle chłopa zginie o jedną babę. Wszyscy są na naszej łasce. Przecie i my, temerczycy, i wy. Trzeba było uciekać do szwagra. Zabiją ich? Bogowie karzą tych, którzy przelewają bratnią krew. Wypuścicie nas, panie żołnierzu. O, tu też się da. Morda w kubeł. Kiedy my niewinni, król zadecyduje. No pójdę tam na dół, pójdę, ale zaraz. Skórka. A
Tu się da, tu się da. Wszędzie tu się da wejść. Tu też się da. Biegają nad nami sąsiedzi. Dzieciaki puścili ze smyczy. Jak co weekend. Tragedia. Tutaj wszędzie płaży. Tu byliśmy? Ty, idziemy tam na dół. Bo chyba wszystko. Odpowiecie za zdradę. Za jaką stratę, panie? My prości ludzie, no. Nie znamy się na polityce. Lavalette przegrał, to i łasicie się jak psy. Co z nami zrobicie? Król postanowi, a teraz pod ścianę i zaprzeć mordy. Sitemek. Ja tylko wykonywałem rozkazy. No dobra, no to tu. Czy tu? Tu jeszcze. Bogowie pomocy! Morda! Zapłacicie podatek na rzecz wojska. Srebro i złoto na stół, a mordy w kubę. Pomocy! To są bezbronni ludzie. Idź stąd i nie mieszaj się. Wejdź natychmiast, wynocha, bo zabiję. Króciutko. Jeżeli zaraz nie wyjdziecie, nie wyjdziecie nigdy. Chodźmy stąd. To morderca. Wychodzimy. Panie, dziękujemy ci. Dziękujemy. Dobra, udawajmy, że jesteśmy rycerzem. Bądźcie ostrożni. Następnym razem możecie mieć mniej szczęścia. Ukryjcie się gdzieś. Muszę znaleźć moją żonę. Widziałem, jak pędzili ją razem z innymi, jak bydło. Powodzenia. Miałeś wyjść, umierasz. Pomoc i tak kosztuje. Co macie, to zabieram. Czekajcie, bo tutaj możliwe, że... Jakoś, jak się mapę odpala? Jest. Ale gówno, ty, nic nie. Co jest? Co? No idę tam na dół. Jak się tam nie idzie, to wczytam grę. Znaczy, jak się tam idzie, to wczytam grę i inne rzeczy tu jeszcze przeszukam. Morda w kubeł! Kiedy my niewinni? Czy u napadzie gram? Tak, to źle. Jezus Maria. Tu przespada. To jak oreny. Co? To w dupę tyle? Skam. Wiedźminie jeden, byłyby tu trzy książki, dwie strzygi. Smok. Cztery questy. Trzy karty do wygrania. Gra w kości. Teraz kurwie syny odpowiecie za zdradę. Za jaką zdradę, panie? My prości... Ogień oczyści wasze brudne dusze. Co wy w dupa? Tak będzie lepiej. Nie pałętaj się tu. Zostawcie ich.
To niewinni ludzie. To nie są ludzie! To jest pomiot lawaletów! Chwast, który będzie się plenił, dopóki nie wyrwie się go z korzeniami! Tak, żeby się więcej nie odrodził! Zdrada roznosi się jak zaraza, dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy! A ty się w to nie mieszaj! Nie będę stał i patrzył, jak mordujecie bezbronnych. I co zrobisz? Zabiję cię. Jezus. Mam świadków, że nie chciałem twojej krwi. Podejdź tu, chłopcze. Wygrałeś! Oszczędź! Wypuść ludzi. Już. Odblokować drzwi. Złożę raport, komu trzeba. Składaj. Donosik będzie, śmieciu. Spróbujcie coś spalić. Dotknijcie jakiejś kobiety. A sam król dowie się o wszystkim. Donosik będzie. Donos za donos. Chodzimy do tej chaty, Iluj. O nie. Boże, kliknąłem kwadrat i on teraz musi wejść. A nie mogę tego przerwać. Ja pierdzielę, ty no. Giereczka wrażliwa na bugi. Ja pierdzielę. Idę, Iluj. Gothic 3? Coś takiego. Zapisz i wczytaj. Przecież spiję przez save'a. Nawet się zapisać nie da. Ja już nie żyję. Na klawę kliknij. B Marvin B. Dwudziesta druga dziesięć. To chyba przed powiedzeniem im. Wypuścicie nas, panie żołnierzu. Morda w kubeł. Król zadecyduje, co z wami zrobić. Ogień oczyści wasze. Trzeba uważać na te animacje. Nie pałętaj. Zostań. To nic. A ty. Nie be. I co? Mam. Wygrałeś! Oszczędź! Wypuść ludzi. Już. Odblokować drzwi. Złożę raport, komu trzeba. To składaj. Spróbujcie coś spalić, dotknijcie jakiejś kobiety, a sam król dowie się o wszystkim. No nic, trzeba zapisywać, zanim się coś zrobi. Donos za donos. Gdzie się wydupowałeś, o co tu chodzi? Tylko że problem jest taki, że w tych chatach jest dosłownie gówno. O, tu jest dużo. Tu dobra. Dobra. Motywacja do przeszukiwania wróciła. Przejdźmy. Magiczna ruda. Kogoś dymają. No ale ja muszę zabrać 6 orenów.
tu coś się dzieje w tej chacie, nie? Wchodzimy. O kurde, są. Zostawcie nas w spokoju! Jesteście wolni. Dzięki ci, panie. Dobra, udawajmy dalej, no. Ukryjcie się gdzieś, tu nie jest bezpiecznie. Tylko gdzie? W dupie. Bon. Wszystko miota. Nam zabrali. Choć przy życiu zostaliśmy. No popieprzy mnie, macie. Nie mogę. Tu jest animacja wychodzenia z domu, bo są drzwi. Jest ten Wiedźmin 2. Oj, oj, oj. Wiedźmin 2 troluje, no. Ja pierdziele. Przesuwa się powoli. Widzieliście? Przesunął się. Trzeba szybko klikać. Jest! Przekonałem Geralta. Ciszej, ciszej. I który? Klasik. Najlepsza gra na świecie. Samo się odbugowało. No tak. Jesteśmy zgodni. Dobra, walczcie, walczcie. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bo udaję, że nie chcę zapłaty. A kradnę co jest. Save? Dobra, dobra. Wycofać się! Odwrót! Skąd tu wylezli! Co się dzieje w dupa? Nawet nie wiem, czy to był bóg, czy nie, tak szczerze. O ty. Ej, Igni sporo bije. No, daliśmy radę. Widzisz? Rozkazy dla żołnierzy, czekajcie. Do wszystkich dowódców nakazuje się niezwłoczne wycofanie wszystkich drużyn. Bronione pozycje należy utrzymać. Pogadamy? Skąd te sukinsyny? Sprawdzaliśmy te dzielnice. Z podziemi wyleźli. Ej, mogę teraz dodać level? Zastawić przejście! Szybko! Możesz, okej, to dodam. Zobaczymy drzewko. Sadgę. Panowie. Aha. Ty, w Wiedźminie 1 by zadziałało.
Ty, widzicie na mapie? Co to jest? Mapa, patrz na mapę. Musimy tam iść. A wy mapy nie widzicie? O, teraz będziecie widzieć. Dzięki Jurniok za 5 lat. My po czymś musimy wejść. On tu wskoczy? Czy on by to przepchnął? Co to było? Nie. Każde kliknięcie kwadrat to rzut monetą. Ty, to chyba musimy wrócić i pójść tamtędy, nie? Nie ma tu mechaniki z jedynki z Arnem? Skąd te sukinsyny? Sprawdzaliśmy te zielnice. Spod ziemi wyleźli? A tu nie było chaty, że z drugiej strony drzwi były, tylko nie mogłem otworzyć. Może teraz się będzie dało. Ej! My tu nie... Ej! Tu są itemy! Nie ma kropeczek pod nogami wskazujących drogi i od razu się gubi? Niestety. Pewnie za paywallem wszystko. Zmniejszysz trochę kamerę alb coś, bo nie widać nic w ek? Ale ty myślisz, że to coś da? Ty... Przykro mi, musisz sobie wyobrazić ten kwadrat. Przykro mi. Ty, a powiedz mi. Jedną rzecz. Tupę, nie mogę tu nigdzie pójść. Tak powinno być. Nie no, ja muszę wrócić chyba. Widzu nie okłamał, że nie. Może tu Ard? Dobra, sprawdzę, czy widz mnie okłamał wracając. Choć przy życiu zostaliśmy. A teraz kurwie syny odpowiecie za zdradę. Za jaką stratę, panie? My prosimy. Nie, tędy nie da rady chyba. Tu jest przejście, ale on tu nie przejdzie. Chyba Bóg, widzowie. Ratuj ich, ich się nie dało. Wiedźminie, może wygłosisz mowę do żołnierzy? Tyle chłopa zginie o jedną babę. Wszyscy są na naszej łasce. Co tu się dzieje? Co to było? Wypuścicie nas, panie żołnierzu? Morda w kubeł! Kiedy my nie winni? Co to było? Tych, którzy przelewają bratnią krew. Co to było?
nic. Ty, ale ja tu byłem. Czy nie? Nie, to nie tu. Czekaj, ja tam coś odkryłem, gdzie teraz poszedłem? Ty, co oni mi pokazali? Czyli trzeba wracać, czyli widz mnie okłamał! Palili domy, dobytek rozkradli, za co, bogowie? Masz przepieprzone. A teraz, kurwie syny, odpowiecie za zdradę. Za jaką stratę, panie? Masz przepieprzone. Jest ta mechanika, widzisz? Masz przepieprzone u mnie. To się nie może tak skończyć. I tam? Śmierć, siostro jebco! No. Czekaj! A, tu! Nie! Nie! Tak. Ocalić? No tamtych się nie dało, próbowałem. Dało się? Luj z nimi w takim razie. Ocaliłem dużo ludzi. I nic z tego nie ma. Powinno być tak. Ja mu mówię, że nic nie chcę, a on mówi, tu masz tu iPhone'a. To był eksperyment społeczny. A co wyszło? Gówno. Pomogłem mu, mówię, że nic nie chcę, on mi serio nic nie daje. Pfu. Oho! Potwory! Więcej was matka nie miała. Utopiec. Dobra, a czy oni coś dropią? Jest, jest. Mózg, esencja i... jakieś mutageny. Jakiś miecz zdobyliśmy. Dobra, idźmy. Idźmy dalej. Tu chyba nic nie ma. Idzie. Ale dużo biją te moby tutaj w tej części. Ja pierdzielę. Jezus Maria! Kurde, ile biją. Jeszcze jeden poziom, w dupę, ja jednego nie wydałem. Nie wiem, kiedy level leci. Czemu kwadratem się zbiera tym samym guzikiem, co się bije? Ej, weszliśmy tam za ścianę ardową? To jest to? Tu! Temerski miecz stalowy, okej. Okay. Próbujemy edytować.
zaraza. Ej, chyba nie ma sensu silnych z szybkimi łączyć. Tylko napieprzesz albo kwadrat, albo trójkąt i luj. Nie! A tam coś było? O. Ja pierdzę, taka scenka między przejściami. No tu nic nie ma, dobra. Miesz, zobacz. Myślisz, że będzie lepszy niż ten z Wiedźmina jedynki na samym początku gry? Idzie to tu. Stalowy i stalowy. Ty, lepszy jest niż Sihil. Ale tam jest 2% na one shot. To na bossy będzie Sihil. Gramy pod RNG, nie? Na górze się biją chłop, kanalizację przepycha. Ktoś musi. Ktoś musi. Jestem hydraulikiem, nie? Wczoraj u twojej matki rury przepychałem. Nieważne. Czekaj. Mogę... Nie. Proszę, daj. Jest! W końcu! Dwa levele wbiliśmy. A więc tak. Bohater. Zablokowany. Tylko to, tak? Dobra. Regeneracja wigoru. Wigor to jest... HP? Czy... To są te znaki. HP. Rzucanie sztyletem. Parowanie ciosów. Dobra, parowanko. A, muszę któreś. Dobra, to HP. Pyk. Parowanie. Pyk. Parowanie ciosów wszystkich kierunków. Redukcja obrażeń podczas bloku 100% przy pełnym wigorze. Czyli? Dobra, żywotność to musi być życie, więc wigor to jest znaki, energia w poprzedniej części. Na to wychodzi, dobra. Czyli nie będę używał znaków, będę wiedźminem bezznakowym, miluj. To mi się podoba. Atrybuty. A to jest to. Dobra. A no, wigor 2. Tylko po co mi regeneracja poza walką wigoru? Czy to nie jest useless? Straszny gówno w dupę. Dobra. Tyle. Muszę spać, żeby się level dodał, czy nie? A weźmy jeszcze alchemia. Brunatny olej, krwawienie 30. Ej. Ty, to co z tego? Z Wiedźmina jedynki. Co jest za to? Jesteś premia do obrażenia znaków. Gawron to nowy, obrażenia 10%. Fajny. Jaskółeczka, klasik. Kot. Krew falki. O. Czyli mamy... To też jest 10%. Czekajcie, gawron to jest olej? Eliksir. Czyli możemy i gawrona, i krew falki. I mamy plus 20%. O, petardy. I wilga. Truta. Dobra. A zróbmy se tego gawrona jednego. Pyk. I jednego... Czekajcie, muszę to teraz użyć? Jak chcę? Czy mogę później? Czy ja muszę to w medytacji skastować?
Bo tu jest czas trwania 3. Czas trwania gdzieś to są minuty? Dobra, ale to jest picie eliksirów, a nie oleje. Więc olej mogę potem, czyli oleje lepsze. Ty, ale gawronika se teraz przypije, przymyjluj. Jazda. Tutaj jakiś pasek jest, co on oznacza, jak go przekroczymy, że jakiś debuff jest? Czy to wod? Tak. I dobra, wypij. To jest AI. Premia, coś tam. Luj z tym. Wstajemy. Ta jest! 10 minut. Dobra, a jak się kastuje ten olej? Mam pytanie. Jak się... Olej. 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 Gdzie są w dupę te oleje zapieprzone? Tu jest wszystko. Alchemia? Nie. Nie. Widza nawet nie przywitasz. Witam, witam. Witam, Quinto, witam. Widzowie, gdzie jest olej? A, jest! Jak ulepszenie? Kto w dupę działa? Nie mam pojęcia. Użyję to później. Skojatel. Guczeniki zmyśla, zamiast czytać. Witam cię, Kwarc. Witam cię, Krzysztof, witam cię. Justyna Steczkowska, witam serdecznie. Witam Zbigniew Wodecki. Witam, Zygmunt Heiser. Witam, witam wszystkich widzów. Świętokradcy! Dobra, cio, teraz użyjemy to. Cio. Krew falki. Użyj, użyj, użyj. Miecz stalowy. Pyk. Śmierć Tralowi! Śmierć Foltestowi! Słuchajcie, my mamy miecz stalowy teraz? Jest za... Jest! Mamy! Widzicie? Świętokradcy! Niś! Ez, falka nam pomogła. Witam, witam, Quinto. Dziadu, ty wczytałeś save'a z jedynki do tej gierki, to dopiero wbiłem. Tak. Widzicie, udowodniłem, że czytam czat. No. Nie ma już więcej udowadniania. I wczyta... i tego. I... nieważne. Ej, jak go schowam, to czas nie będzie leciał? Leć, leć dalej. A zerknijmy, co jest tu. Co, zerknęliśmy. Dobra, idźmy. Nice. Nie no, wypieprzą tego Arda, Igni. Właśnie, parowanie mieliśmy zrobić, czekajcie. Jak się parowało? Przecież miała być ikonka czegoś tam na parowaniu.
Nie ogarniam, czy to działa? Parowanie z... Przecież na tutorialu? Jak to parowanie działa? A bo ja ripostę się muszę nauczyć. Sadga. Zabić Wiedźmina! No nic. Czyli trzeba poszukać. To albo jest w innym drzewku, bo tu nie widziałem, albo... Trzeba czegoś się nauczyć, jakieś książki. Czekajcie, bo tu jest cmentarz, to może jakiś ghoul będzie? Byśmy sobie go zapieprzyli. Ale nie widzę nic. Chyba nie ma żadnego gula. Sadgę. Dobra, idziemy stąd. Tutaj. Nie wiem, te oleje to chyba trzeba kastować na konkretnego tego bossa. Albo moba mocniejszego. Odeprzemy! Blokowanie jest dość OP, bo role to takie... Nie wiem. Siema panowie. Ty, opłaca się oznaczać mobka, z którym się walczy, bo wtedy na niego leci automatycznie. Chyba się nie opłaca, no. Pomógł mi chyba. Śmierć na Temerię! To dobra śmierć! Świętokradcy! Wyrzuć mi to robactwo! O Boże! Ile on mi zadał! Jezus! Chłopa porypało. Jezus! Nie mogę! No używam. Trzeba ewidentnie na plecki rolować. Wtedy dopiero cokolwiek robić. Nie! O, Blida mi wbił! Na dwa hity zabił. Chyba wtedy też mu Blid szedł, bo prawie całe HP na jednego hita siadło. Z szerszeniem walczyłeś? Ja pierdziele, teraz prowokowałeś cały rój. Jutro masz na chacie tego. Gwiazd. Roju. Zabrano!
jest w dupa. Dobra, jak się leczy w tej części pytania? Poza jaskółką, czy mogę coś żreć? Wypij to. Dzięki, dawaj krak. Mam 1 HP, no i co ja mam zrobić? Dziękuję bardzo, dawaj krak za 5 lat, witam. Dobra, dalej. Damy sobie radę. Ty, mogę ich puścić? Świętokradcy! Ja pierdzielę, to będzie ciężko. To ja muszę użyć chyba itemku, miałem jeden. Co ja zdjąłem? Kurde, czemu ty buty zdejmujesz? A jedną mamy petardę. Pani kroku w tył! To coś zadało? To coś zadało? Dobra, plan jest taki, uciekasz i spamignij. Ja biłem tym? Srebrnym? A, rzeczywiście. Ja srebrnym biłem. To nie rycerze, to zdrajcy! Jak mam się uleczyć? Jak to oplułem suba? Już patrzę, to ważne. A nie mogę klawą nic robić. Kiedy? Not mi, dziękuję za suba dla Timon Kong. Dziękuję bardzo. Witam. Dzięki Not mi za gifcika. Nie no, tu jest git kamera, tu nic nie ma. Za temerię! Czemu oni mnie tyle biją? To dobra śmierć! Ja muszę to jakoś ograć, dobra. Łapeczka test 20-50, dobra, jak to nie zadziała. Ile zadało? Aha, znowu. Ale problem jest taki, że on podkłada tą pułapkę pół godziny. Czemu ty ściągasz spodnie w dupę i buty? Bo mnie popieprzy. No. I teraz zapiszę. I teraz się wpieprzamy. To nie rycerze! To zdrajcy! Nie brać jeńców! Żyją? Ty, low mają. Dobra, jest gig. Ej! Padło paru! Wejdą w to znowu? A to dobrze. Nie ustępować ani na krok! Za temerię, chłopy! Śmierć za temerię! Ja pierdzielę w dupa. Dobra, gdzie jest styl grupowy? Gdzie jest styl szybki? Gdzie jest styl silny?
Gdzie są moje style? Palcie się, gówna. Mamy dobry miecz? Panie rycerze, to zdrajcy! Nie brać jeńców! Tak, dobry, no. Uch! To dobra śmierć! Cicho. Nie ustępować ani na krok! Nice. I teraz patrz. Nie. Panie rycerze! Igni. Brać jeńców! Nie ustępować ani na krok! Oń. Nie. Igni nic nie zadaje. Nie ustępować ani na krok! Za Temerię, chłopy! Śmierć za Może Ard lepiej? To dobra śmierć! Nie interesuje. Nie lepiej Ard? To chyba Igni jest gorsze, lepiej Ardem. To nie rycerze! Nie brać jeńców! Eto dobra śmierć. Zgadzam się. Nie! W plecy, nie! Nie! Śmierć za Pyk! To dobra śmierć! Pyk! Dobra, to jest taktyka. Nie ma innej. Hitboxy. Nie, dobra. Co to w dupę było? Irden skastować. Dobra, muszę potestować inne. Masz rację. Masz rację. Ale on to długo chyba kastował, czy nie? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. To na jednego działa. Bum, szmaty. I teraz pyk. Ej, ja się palę? Ej, tu super. Nie! 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 Dobra, Irden, Irden, jak to się wymawia, nieważne, to jest gidopa. Gramy pod to, gramy pod to, gramy pod to. Czekaj, przed walką aż się zdrowie zregeneruje? Nie. 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 Co teraz, chłopie? Hitsun dał na Goliborde 5 zł za TMAR. 10 dyt za Temerię do dobry dyt. Dzięki. Tak. Nie brać jeńców. Pyk, 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 pyk. Szmato pieprzona, giniesz. Złap się Ołbik Erden i setam się w debili jebany. Za Temerię, chłopy. Śmierć nice. Za Temerię. To dobra śmierć. A rzeczywiście to jest OP znak w tej części. Nic nie okłamał i to się ceni. Plecki. No. Dobra. Maksujemy Irden. Nice. Sejwik od razu leci. Coś wypadło, bo było info, ale nie zobaczyłem co. Podnieś.
O. Jak zużyta? To po co podnosisz? Co ty w dupę? Sprząta po sobie, ty. Jeszcze posegreguj. Pieprzyć. Dobra, panowie, wyłazić. Nie mogę bramy otworzyć? Otwórz bramę. No chcę. Ty nie mów, że ja mogłem wpuścić? Nie, nie mogłem, nie? A, bo ja klucz wydropiłem. Okay. Nie interesuje mnie nic, tylko jak dzięki. To płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bazal dał na Goliborde 5 zł. Dobrze, że ich zabiłeś, bo Foltest za tą bramą prawie stracił głos na Siedaru. No tak. Jak wam na razie siedzi Wiedźmin dwójeczka? Spoko, nie? Jak na razie. Dobrze się zapowiada ta część. Witam. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym Wiedźminem na świecie. I najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Hen dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Hen dożyć elfy. Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Bękarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tales, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tales, były hrabia Nesfeld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Ej, to jest z książki? Bussi. Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tales. Na ryj swoim mieczem? Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Bussi i Anais to owoc twoich lęki. To był z zakonu, nie? Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Zamknij mordę, Klecho. Może nie zauważyłeś, Tales, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. O Jezu. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? Gdzie dzieci, kac? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Świątobliwemu włos z głowy nie spadła, szlachetka dostał w ryj. Wilk syty i owca cała. Różne Leży. Rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę. Kurde, jak mnie to wnerwia, no. Gdzie to się zmienia? To? To. Przelała. Co przelała? No, goryczy. Czarę. Pałę goryczy? Ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwszy słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że... Marigold udało się teleportować. Mogę zaraz, bo chcę pogadać zginęła, z tymi. Trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Dobra. A widział kto mojego chłopa? Przecie oni go tam zabiją. Mutant, odmieniec. Gównojad. Wiedźmińskie sztuczki. Pfu. Królowie sądzą poddane. A króle koronowane. Sędzia wiekuisty sądzi, który wszystkim światem rządzi. Co wy wierzycie? Z diabła z bananem na jajach. Gdzie nasze dzieci? Ludzie. W bezpiecznym miejscu. Nie pierdol mi głowy!
Obudźcie się. Celu uniknięcia ataku. Co? Zamknij. Smok wrócił! Aha. A ja. Ty, elementy dosłownie, ta część tego doporu. Nie mogę! Co nie może? O nie, w tą stronę! Idziemy, idziemy! Dobrze? A. Smok wrócił! Ej, było kliknąć trójkąt. Kliknąłem. I co? Nie mogę! Ja mam trzymać chyba, nie? Haj, taka wielka mechanika na tylko na tyle? Nie! Mój miecz! Oddaj miecz, pani jeziora! Znowu ocaliłeś mi życie. Miecz niczym łotkora. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Dzięki info, cała Prima. No nie mam. Panie, pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną, jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje słowo. Mam twoje słowo, no dobra. Królewskie słowo. Tylko... Jeżeli mogę odejść, to czemu siedzę w lochu? Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje dzieci. Katzman. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Rajga. Idź, Busy. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. No i git. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais... Pomóż bratu.
Panie, modlitwa. Prajga time. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, Panie. Jak? Co ślepy miał być? Oho! Voltest. Ja pierdzielę, ty! Voltest. Uratujemy go, prawda? Przypalimy Igniranę. Geralt, szybciej! Jak to mięso się ukryło? Pucian. Magika zrobił? I co? Pomyślą, że to Geralt? No nie, no co mają pomyśleć, jak coś takiego zobaczyli? Ja pierdziele. No to XD. No to XD. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem żywy. Voltest. Wiecie, chcę kurwa zbogacić. O 7. Bazal dał na Golibordę 5 złotych, ostatnia nadzieje pół, Pantemeri, Pontaru, Mahakamu i Soden, a od niedawna senior protektor Bruche król Foltest nie żyje o 7. No cóż, o 7. Chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!